Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Stranded Deep i pierwszy odcinek wam się spodobał, także postanowiłem nagrać kolejny. Mówię od razu, że to nie będą odcinki takie krok po kroku, będą to takie przeskoki, żeby oczywiście coś się tutaj więcej działo. Jeżeli chcecie więcej, to przypominam, w opisie będzie drugi kanał Archiwum Live, gdzie będziecie mogli pomiędzy tymi odcinkami zobaczyć, co się dzieje, to się wszystko na live'ach będzie działo. No i jesteśmy na drugiej wyspie. W pierwszym odcinku na YouTubie pokazywałem wam, że dopłynąłem do takich trzech platform i tam zbieraliśmy przedmioty, tylko problem polega na tym, że to jest ten sam safe, ale nie zapisałem sobie tam. No i nie miałem jak wrócić, zapomniałem, że wylogowałem się, no i trzeba było przecież zapisać w shelterze. Okej, okay. Jesteśmy teraz na kolejnej wyspie. Zobaczcie, że mamy dosyć dużo rzeczy, bo mamy tutaj fajne przedmioty. I ja na razie tą wyspę sobie opuszczę. Mamy drugi dzień, 7 rano, możemy się napić, coś zjeść i myślę, że możemy wyruszać. Fajne tipy mi niektórzy sprzedali. Powiedzieliście, żebym grał, bo później się fajne rzeczy dzieją. Podobno kiedyś, ale wtedy jeszcze nie grałem, podobno kiedyś była taki bug był, że można było chyba na palmie latać, czy coś takiego. Tego już nie ma. Jak widzicie, już mamy tutaj naszą tratwę z kokosami. Można te kokosy zjadać, także jak widzicie, mamy tutaj ten niedobór trochę żarcia. Weźmiemy sobie kokosa, wetniemy i nam od razu jeden wyżej wskoczył. Także napijemy się też kokosa i wyrzucimy go. Mamy też, zobaczcie, jesteśmy już prawie tutaj napojeni, więc zjemy sobie ten kawałeczek. Tego możemy zebrać oraz się napić, pustego wyrzucimy. No jesteśmy już w prawie... Aha, okej. Jeszcze musimy się napić. Dobra. No i teraz te kokosy już tutaj niektóre są puste. Ja będę płynął. No i płyniemy, słuchajcie. Tak mi się wydaje, że to jest właściwy kierunek. Zaczynamy od takiej żeglugi. Bo, słuchajcie, tutaj będziemy szukać nowych miejsc, nowych wysp. Ja sobie mniej więcej tak obrałem tutaj kierunek, chociaż nie mamy kompasu. Właśnie, aby trafić na te... Tak mi się kojarzy, że tutaj gdzieś są te platformy. Także jeżeli tych platform tutaj nie znajdziemy, to może inną wyspę. Płyniemy chyba w ogóle teraz pod prąd, ale ja zauważyłem, że to chyba nie ma znaczenia. Zarówno pod prąd, jak i z prądem. Czy te kokosy mogą mi wypaść? Jest taka sama chyba prędkość, tak mi się wydaje. Przynajmniej graficznie jakoś to tak zobaczyłem. Zostawiamy naszą wyspę z tyłu i płyniemy do przodu. Pierwsza wyspa, od której zacząłem, jest za naszymi plecami. Nie ta, z której teraz wypływałem, tylko jeszcze za tą wyspą. Jedną wyspę można było dostrzec podczas fajnej pogody, właśnie stojąc na tej drugiej wyspie. Ale to są te wyspy początkowe, bo przeważnie tak jakoś jesteśmy na tym pontonie rzuceni, że mamy dostęp do przynajmniej jednej albo dwóch wysp od razu z zasięgu wzroku. No, gra generalnie spoko. Nie wiem, czy to jest też taki spoiler, ale widziałem chyba jakieś screenshoty, że można faktycznie znaleźć naszego przyjaciela, czyli tutaj jest ewidentne odwołanie do filmu Castaway z Tomem Hanksem, że można było znaleźć tą piłkę właśnie pokrwawioną na kształt Wilsona. Nie wiem, czy to prawda. Jeżeli to prawda, to fajna rzecz, fajny taki easter egg, ale do tego to musimy jeszcze tutaj dotrzeć. Dużo rzeczy jest tutaj do odkrycia. Zobaczymy, czy możemy odkryć jakiś bardzo fajny przedmiot, którego nie da się skraftować. Mam nadzieję, że tak. No i na pewno fajnie by było, gdybyśmy znaleźli coś, czym moglibyśmy zrobić ten harpun, bo harpun jest spoko. Zresztą tutaj właśnie w tym craftingu. Rekiny. Teraz jest sprawa z tym rekinem, bo jeszcze z rekinem nie walczyłem. To znaczy, jedynie udało mi się uszkodzić rekina, ale nie wiem, czy można, no, chyba można normalnie go upolować, bo jeżeli mamy takie bronie, to myślę, że jakbyśmy odpowiednio powalczyli, odpowiednio byśmy obili tego rekina, to byśmy mogli go upolować i potem jakieś mięso pewnie z niego mieć. Dobra, na razie płyniemy tutaj, na wprost, za horyzont, słuchajcie. Zresztą to dosyć ciekawa sprawa, bo jak tutaj jest tak dużo wysp, nie wiem, coś mi się wydaje, że tutaj w dobrym kierunku płyniemy. Zaraz tutaj powinniśmy znaleźć, jeżeli nas rekin prędzej nie znajdzie. Ponton na razie nie przecieka. Fajnie by było, jakby można było zamiast pontonu jakąś inną tratwę ogarnąć. Na razie to jest symulator pływania, ale czuję, że jak tutaj płyniemy, to będzie spoko. Okej, okay, tutaj mamy sardynki. Ja polowałem, słuchajcie, na sardynki, bo możemy stanąć tutaj na środku
I zobaczcie, tylko nie wiem, czy tutaj rekin nagie. O, mam coś takiego do polowania. Tam mamy naszą wyspę, z której płynęliśmy. Czy ja bym upolował, ale ona na dno spadnie. Tu jest bardzo głęboko, to raczej. Raczej nie. Raczej nie będziemy w ten sposób ryzykować. Boję się, że mnie zaraz rekin tutaj drapnie. O, patrzcie! Znalazłem wielką wyspę. Myślałem, że znajdę tutaj gdzieś. Bardziej myślałem, że znajdę, słuchajcie, jakieś. O, tam jest kolejna wyspa. Czekajcie, to jest ta wyspa, z której płynąłem. O, to fajnie. Myślałem, że znajdę te platformy, ale znalazłem drugą wyspę. A raczej już trzecią. Tam widzę, czwarta jest wyspa. Także tutaj to jest wielka wyspa. Na niej chyba już byłem na pierwszym save'ie, jak grałem. Tak mi się coś kojarzy. Chociaż może te wyspy są jakoś losowo tutaj generowane. Dobra. Tak, na tą wyspę zaraz podpłyniemy. Nie wiem, w którym kierunku musiałbym płynąć, żeby na te platformy trafić. Ale tutaj teraz spróbujemy zrobić już jakąś fajną osadę. O, kamp po prostu zrobimy. I w tym odcinku będę chciał przede wszystkim polować. Będziemy polować pod wodą nad jakieś ryby. Chyba prąd się jakoś dziwnie tutaj zmienił. Teraz nam nie płyniemy pod prąd, tylko trochę z prądem nawet. To jest duża wyspa. Tutaj mamy takie kamienie. Może będzie dużo surowców. Może znajdziemy coś. Tam jest jakiś wrak. To jeszcze pewnie gdzieś. O, tutaj jest też taki wrak. Dobra, to w tym pewnie skrzynki będą. Jak są skrzynie, to tam pewnie jakieś przedmioty ciekawe będą. Okej. No, pod względem graficznym ta gra nawet ciekawie się prezentuje, ale niestety z daleka te rendery są dosyć średnie. Gra też się nam renderuje, no tak na bieżąco, także jak tutaj się zbliżamy, to powoli się te palmy renderują i tak dalej. Nie wiem, czy to jest kwestia ustawień graficznych, no chyba gram na najwyższych ustawieniach. Ale woda wygląda całkiem przyjemnie i całe to środowisko właśnie podwodne całkiem ładnie to wygląda. Dobra, dopływamy, słuchajcie, pontonem z tej strony, aby było po tej mieliźnie teraz płynę, aby było wiadomo, z której strony płynęliśmy. Także tym pontonem sobie tutaj zaparkujemy. Jakoś, żeby nam nie odpłynął. Dobra. Mamy kokosy. Myślę, że teraz tak. Nie jesteśmy jacyś mega zmęczeni. I to jest wyspa, słuchajcie. Tutaj mamy tak. Tutaj mamy wiadro. To na pewno weźmiemy. I sobie jakieś miejsce zrobimy tutaj. Ej, patrzcie to! Guziec! Ty, wąż! O kurde. O kurde. Czekajcie, czekajcie. To nie jest śmieszne. Oko, oko z wężem. Muszę... Czekajcie, upoluję zaraz tego węża. Spróbujemy. Dawaj, dawaj. Ty, robi się ciekawie, bo nie wiedziałem, że tutaj są takie zwierzęta. Moi drodzy, guziec to taka świnia z Afryki, jak ktoś nie wie. Okej, robimy tak. Robimy jeszcze jeden spear. Dobra. Gdzie wąż? O, dostał! Dostał, dostał! Dostał! Żyje? Kurde, dla pewności jeszcze go dziabnę. Ty kurde, na trzy baty już dostał. Moi drodzy, to jest Night Snake. Możemy go zeskinować. O kurde, guziec! Dobra. Czekajcie. Gdzie jesteś, świnio? Halo? Halo? Gdzie jest dzika świnia? Gdzie jesteś? Halo? O, jest, mamy go. Skradamy się. He! O kurde, spieprzyłem. Dobra, dostał! Dawać go! Kurde. Moi drodzy, polowanie na dzika. Co się stało? Zbugowała się, biedna! Biedny się zbugował. Dawać go!
kurde, biedny. Ja ci pomogę, czekaj, pomogę ci. W dupkę mu wsadziłem. Ale się zbugował. O kurde, odbugowałem go. A, ubity, ubity, porobiony. Dostaniemy skórę teraz. O kurde, ale będziemy mieli skóry. Gross, ja ci dam gross. Trzeba jakoś przeżyć. Ale dużo z tego jest, patrzcie, mięsa i skóry. Dobra, już nie narzekaj, ziomek, bo było fajnie. Patrzcie, mamy coś takiego, mamy skórę taką, medium meat. Uwaga! Mam uczulenie. Uczulenie mam na surowe mięso. Dobra, mamy 3 wiadra aż, boże. Co ja będę z tymi wiadrami robić? Dobra, jedziemy z tym. Idziemy zrobić, która mamy godzinę. Tutaj są kraby jakieś. Dobra, nie wiem, czy nie zrobimy u góry gdzieś. Na tych kamieniach bym zrobił. Słuchajcie, to by było fajne. Tutaj bym sobie zrobił, co? Ognisko, to by było eleganckie. Teraz musimy zrobić tak. Mamy tutaj to. Potrzebujemy troszkę więcej desek. Tu możemy sobie, czekajcie, wyrzucimy sobie na razie coś, czego nie potrzebujemy. Okej. Musimy trochę tych desek poznajdywać, tylko żebym sobie nogi nie złamał. Trzeba uważać. Ciekawy jestem, czy tutaj też będą jakieś dzikie nietoperze. Dokładnie. Patrzcie. Zrobimy ognisko. Okej. Możemy zrobić ognisko. Mam nadzieję, że tutaj można je postawić. Chyba, że nie. Chyba nie można tu ogniska zrobić, wiecie? Ognisko można tylko tutaj. To odpada tam baza. To nie możemy tam zrobić bazy. Tutaj musimy zrobić. No niestety, tam ogniska nie postawimy. Patrzcie. Lipa trochę. To tutaj gdzieś zrobimy. Tylko jest tak krzywo to wszystko. Dobra. Mamy tak. Teraz byśmy musieli zrobić wzmocnione ognisko, fire pit, dobra. I teraz byśmy mogli w końcu zrobić podpałkę. Weźmiemy sobie podpałkę, odpalimy sobie, będziemy sobie mięsko robić. Właśnie nie wiem dlaczego, może mi ktoś podpowie, dlaczego jak już jedno ognisko się wygasi, to nie mogę go następnego dnia ponownie, że tak powiem, podpalić, wskrzesić. Nie wiem dlaczego tak jest. Może trzeba nowe wtedy postawić? Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, udało się. Udało się i możemy teraz, słuchajcie, takie mięsko sobie damy. Niech się piecze. Jeszcze raz takie. O, dwa mięska się robią. Upiekliśmy dwa mięsa na jednym ruszcie, na jednym ogniu. Widzicie? Dwie pieczenie na jednym ogniu to jest całkiem spoko. Teraz musimy wskoczyć po te rzeczy. Tutaj jeszcze coś zostawiłem? Nie. Dobra, teraz tak, to musimy ściąć. To na pewno nam nie jest potrzebne tutaj, koło ogniska. Musimy zrobić jakieś fajne palenisko. Takie, żebyśmy mogli tutaj po prostu sobie urzędować. Teraz musimy zrobić tak, na pewno shelter. A żeby zrobić shelter, musimy palmę ogarnąć. Lashing 1 mamy. I teraz musimy palmę sobie ściąć. Te skóry też tutaj zostawię. I od razu przystępujemy do ścinania palmy. I będziemy musieli zobaczyć, co w tych wrakach jest. To też jest ważne. Aha, tego chyba nie zetnę. Może tą palmę zetnę. Tak, tą palmę mogę ściąć. Tylko czy ona ma... Tak, tam jeszcze kokosy. Ciekawe, czy te kokosy spadną. Mam nadzieję. Ale... Nie w tratwę! Dobra, musimy teraz tutaj wyrąbać tą górę od tego pnia i za chwileczkę zrobimy te liście. Dobra, już się odrąbało i teraz czekamy, aż nam się w końcu tutaj... Żebyśmy mięsa nie spalili, to muszę tutaj od razu po ścięciu tych liści
Zobaczyć, czy nam się mięso nie spaliło. Dobra. Bierzemy. 4. Dobra. Idziemy zobaczyć mięso. Czy mięso jest zrobione? Jeszcze nie jest zrobione. Dobra. To robimy teraz tak. Zrobimy sobie shelter. I shelter sobie postawimy gdzieś tutaj. O, tutaj sobie postawimy shelter. Mięso nam się piecze. Jeszcze nie jest zrobione. Także weźmiemy sobie kokos. I się napijemy chyba. Tak, potrzebujemy troszkę picia, ale tak niewiele. Także powinniśmy to ogarnąć z nożem. Weźmiemy sobie teraz kokos. Napijemy się troszkę. Rozwalimy. Możemy wziąć ponownie nóż. Rozłupiemy to na dwa kawałki. Teraz byśmy mogli sprawdzić, ile mamy. Czyli jeszcze trochę picia, także tego kokosu tutaj nie będę zbrał. Tutaj sobie od razu zasejwujemy. Jest godzina w ogóle 16:37. To już nie będziemy w tego dnia uciekać. Tutaj mięso się robi. Dobra, biegnę jeszcze w tamtą stronę. Ponieważ tam zostawiłem, z tego co mi się wydaje, tutaj wiadra są. Okej. Aż 3 wiadra tutaj mamy. W ogóle na to drzewo, patrzcie jakie ogromne. Czy to jest inne drzewo? Czy mogę je ściąć? Nie no, ewidentnie nie mogę taką. Czekajcie, póki jeszcze jest dzień, boję się, że mięso spalę. Dobra, idę zobaczyć tutaj, bo tu jest... O, już się zrobiło, słyszeliście? Brzdęk. Dobra. Już zrobiliśmy. Także zobaczmy, póki jeszcze widzimy coś pod tą wodą, to płyniemy. Płyniemy, może jakaś skrzynia będzie tajemnicza. Jest. O, jest kompas. Wow. O kurde, topię się. A jeszcze z mięsem tutaj w ogóle pływam. Jakby mnie rekin tak chciał elegancko. Czekajcie, to sobie tam wbiję na brzeg. Dobra. Mam coś. Och. Uff. Co to jest? Silnik. Moi drodzy, jedna z 4 części silnika. Dobra. Zostawmy to tutaj. Tutaj dzidy. Nie jest. To jest już medium meat, a to jest small meat. Dobra. Czyli generalnie wychodzi na to, że mamy jedną z 4 części. I teraz co by to nam dawało? Weźmiemy sobie tu. Mamy deski, to jest ciekawe. To weźmiemy sobie też deski. Chyba są potrzebne do tworzenia innych rzeczy. Możemy zjeść sobie takie mięso, ale... Dobra. Dobra, zjedliśmy tak... Kurde, czemu ja jestem... Halo? Co jest? Czy ja dobre mięso zjadłem? Fuck, zjadłem te surowe! Nie! Zjadłem to surowe mięso. Fuck, zjadłem surowe mięso, no nie. Dobra, musimy te wiaderka tutaj wyrzucić. I teraz tak, zrobimy coś takiego. Musimy sobie zrobić... mamy już ten fire pit. Możemy zrobić na przykład coś takiego. Albo zrobimy to na wodę. Destylator. Dobra, zrobimy pierw to. Pierw to zrobimy. Czyli 3 kawałki drewna i 1 lashing. Dobra, weźmiemy sobie drewno. Ogarniemy. Z tego pine tree to powinniśmy mieć i kawałki drewna oraz jakieś... Nie wiem, tutaj akurat z tego nie będzie liści. To tutaj zrobimy. Tego nie możemy rozwalić. Tego też nie, tego się też nie da. To tutaj rozwalimy sobie. Ale ładny jest ten księżyc. Strasznie ładnie to wygląda. W ogóle strasznie klimatycznie wyglądają zawsze takie
ujęcia, tak? Czyli na przykład jest takie ognisko, jest tutaj księżyc się pojawia na horyzoncie, odbija się jeszcze dodatkowo w tej wodzie, to ma bardzo ładne, to mi się bardzo dobrze kojarzy. Dobra, teraz zróbmy tak. Ten lashing jest nam potrzebny, struktury nam są potrzebne, to lashing. Dobra, jeszcze potrzebujemy kawałek. Dobra, to rozwalmy. Jeszcze nie. Jeszcze tu nie mamy wszystkiego. Może pochodnie powinniśmy sobie zrobić. Chociaż zamiast tego to rozwalmy. A nie, to jest drzewo, to nie. Tutaj taki kawałek. Boję się, że jakieś węże tutaj będą. Powinniśmy ten lashing, proszę bardzo. I możemy zrobić to. Okej. Zrobiliśmy coś takiego. Można interact zrobić, czyli podejrzewam, że gdybym teraz wziął mięso, można by było je powiesić, ale ja już to mięso mam upieczone, więc na razie tak nie będziemy robić. To mięso jest gotowe do spożycia. Mamy także kokosy. Kokosów nie będziemy mogli w żaden sposób działać z nimi. Musimy tak. Weźmiemy, zrobimy jeszcze to do zbierania wody, czyli kamienie nam są trzy potrzebne. A już widzę, że tutaj są. Chyba, że to są kokosy. Nietoperze! Dobra, spadać. Czy ja nietoperze... Ej, on tutaj wleciał? Na drzewo? Dobra. Działamy z tym. Musimy zrobić w strukturach. Patrzcie. Solar Steel. Dobra, tutaj zrobimy sobie. O, to już tutaj się będzie nam, moi drodzy, tutaj się nam będzie deszczówka zbierać. I jeszcze musimy zrobić fire pit, to fire pit, ale potrzebujemy jeszcze campfire jeden, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, w momencie, kiedy postawię to, ten destylator, czy wtedy będę mógł korzystać z ogniska jak z normalnego ogniska dalej? To jest teraz ciekawe. Dobra, zobaczmy, bo mamy skórę. Możemy coś podziałać ze skórą. Możemy podziałać coś ze skórą. I do tej pory... Aha, do tej pory nie mogliśmy robić. Możemy takiego spirgana zrobić, jakbyśmy mieli coś. Możemy się pobawić w to. To jest skóra. A to? Czekajcie, ja bym musiał tutaj postawić kolejny... O, coś takiego. Tanning rack, to bym musiał zrobić, wiecie? Dużo nam jest potrzebne. Dużo nam jest potrzebne, więc będziemy musieli się tak przygotować. Bierzemy kompas, to na później. Będziemy musieli też się przespać, ale też będziemy musieli znaleźć coś do picia. Więc potrzebujemy w tym momencie bardzo dużo części jakichś patyków, tego typu rzeczy. Bardzo dużo patyków jest nam potrzebne. Więc tutaj nie ma. Oh my god. Tutaj mamy kolejne. Najpierw by było znaleźć tą jukę. Czy jak to tam się nazywa? Juka? Mi się kojarzy z My Summer Car, bo tamten gościu cały czas w radiu mówił Juka! Juka! Nie wiem, co to znaczy w ogóle po fińsku, ale cały czas to powtarzali w radiu i tak mi się od razu tutaj skojarzyło. Sprawdźmy to. Tutaj mamy kolejny wrak. Na razie do wraku nie idziemy. Pine tree. Come on. I tu jest mała palma. To możemy zebrać. To możemy zebrać. Póki możemy, to od razu zbieramy na szybciocha. Póki się jeszcze nam mieści w inwentory. Proszę bardzo. Zbieramy kolejne deski. Chociaż, znaczy nie deski, tylko patyki, ale tych patyków to już chyba nie potrzebujemy więcej. Zdecydowanie mi jest bardziej potrzebny ten... Co to był, dzik? Czy ja tak szedłem? Dobra. Kamyki. Kamyki też się przydadzą. Tutaj mamy dwie takie palmy samotne. Dużo przedmiotów. Tego już nie mogę, bo już nie ma miejsca.
Tego też nie mogę, widocznie. To jeszcze mogę. Kamyczków już nie mogę. Dobra, to jeszcze potrzebujemy dosłownie kilka sztuk chyba tego. To mogę jeszcze brać. O fuck, nie topyrze! Nie topyrze. Dobra, zapiszę sobie grę. Jakby mnie nie topyrze miały zjeść zaraz. Tego lashinga zrobimy raz. Lashingów już nie możemy zrobić więcej. Coś, co wymagało bardzo dużo tych... bardzo dużo patyków. Czyli to. I lashing mamy jeden. Czy ja tutaj już jednego stworzyłem? Coś mi się tak kojarzy. Ale chyba nie. Dobra, to jeszcze potrzebujemy, więc musimy tutaj wyrzucić albo kamienie. No nie, mięso wyrzucimy. Musimy te patyki wyrzucić tutaj. Mam nadzieję, że nam się nie zatracą te patyki. Że nie zbuguje się nic. Oczywiście tutaj przypomina mi się od razu The Forest, bo w The Forest było to fajnie rozwiązane. Można było z tych patyków zrobić takie miejsce, gdzie można było trzymać te patyki i to też było ciekawsze. Dobra, spadać! Która jest godzina? Dobra, ja pójdę spać, wiecie? To czy ja mam coś do picia? Czy one zaczęły kupkać na mnie? Czekajcie, wezmę sobie tak. Kokos. A one się zepsuły w ogóle? Spoiler, to się zepsuły te kokosy, rozumiem. To ciekawie. Chyba pada deszcz. Od razu rozwalimy. Come on. Dobra, idziemy spać. Zobaczymy, co się wydarzy. Tak zwano Luftmysza po naszemu, po śląsku. Dobra. No i dobra. I teraz mamy kolejny dzień. Słuchajcie, mamy już jakieś rzeczy. Jesteśmy mega spragnieni, więc zaczynamy od polowania na kokosy. Polowanie na kokosy zawsze z nas na propsie. W ten sposób. Od razu tutaj sobie zrobimy tak. Hopla. Nie chce mi się po tych drzewach wchodzić, wiecie? Weźmiemy sobie od razu pyk. Weźmiemy sobie kokos. Kokos to jest łatwy przeciwnik, wiecie? Bo to wystarczy tylko trafić i to spadnie. To już są puste. Więc może ja sobie je po prostu rozłupię, żeby mi się nie myliły. Chociaż one są podpisane zawsze. Mamy jeszcze picie, moi drodzy. Potrzebujemy teraz, tak, musimy zobaczyć, w tym wraku byłem już. Z tego co kojarzę. Weźmiemy sobie tutaj, o, niskie kokosy. Zawsze spoko, takie, które można złapać. Albo wejdę sobie na to drzewo. Palma. O kurde, mol. Halo, sam sobie krzywdę zrobię na tej wyspie. Złamałem nogę. Nie złamałem. Ale było blisko. Dobra, już mi się pić nie chce. Potrzebujemy teraz tak. Musimy znaleźć jeszcze... O właśnie. Musimy takie kawałeczki znaleźć, czyli potrzebujemy troszkę tych roślinek, żeby robić kolejne lashingi. Mam nadzieję, że to będzie tutaj rosło. A jak nie, no to będziemy musieli inną wyspę odkryć. I idziemy... Zaraz będziemy nurkować. Musimy inną skrzynię znaleźć. Co to jest? To jest jakaś roślinność. Tutaj są rybki. Czy upolujemy rybkę? Bo miałem polować na rybkę. Bo jest taki specjalny harpun na ryby. Ale może bym potrafił taką rybkę upolować? O. No. No, raczej takim nie złowię. O! Jest, moi drodzy. Było w planach? Miałem upolować rybkę? To upolowałem, proszę bardzo. Plan wykonany.
sardynka. Ale tutaj są dwa jakieś wraki. Czekajcie, tu jest taki wrak. O kurde. Musimy iść na powierzchnię. Tylko ja nie mam miejsca. Czekajcie, tu jest jakiś wrak taki. Powrzucam to. Wyrzucę sobie teraz tą sardynkę. Mamy czas, spokojnie, mamy czas. Jest godzina 10. Kurde. No, o, jakaś konsola. Dobra, wyjdźmy tutaj. Okej. Otworzymy sobie drzwi. O, turbina. Dobra. Kurde. Wypływaj. Uff. Dobra, wypłynięte. Teraz tak. Tutaj mamy kolejne. Muszę mi te drzwi otworzyć. Wow. Kolejna rzecz. I tam coś jest. No. Ja pierdzielę. Nie mogę wypłynąć. Dobra. Czekajcie. Mamy kolejną rzecz. Fuel tank. Moi drodzy, pierwsza, a to jest... O! To nam się przyda. Czekajcie. Wyrzućmy to na brzeg. Idziemy zobaczyć, co tam jeszcze, bo tam chyba, moi drodzy, trzecia rzecz jakaś była. A tu wpadłem w jakieś tekstury paskudne. Nie wiem, jak się tu pływa, szczerze mówiąc. Bo normalnie naciskam na strzałki i to nie za bardzo działa. Przede wszystkim ten statek jest pod skosem. Ciężko jest tu wpłynąć. No ale widzicie? Dobra, mam coś. Jakąś lampkę mam. Handy Solar Power Light. Ona będzie świecić, moi drodzy, na zawsze. No dobra. Czy jeszcze jakaś skrzynia tutaj jest? Albo coś na dnie? Tutaj raczej nic. Tutaj jest jakiś ster. Dobra, płyniemy do góry, płyniemy do góry. Okej. Czy jeszcze tu jest coś? Dobra, musimy do góry popłynąć, żeby się nie utopił. Kurde, bo może tu skrzynia jeszcze jakaś jest. Tam coś jest, jakieś... Dobra, spróbujmy. Ło, kurde, co się dzieje? Halo, gdzie jestem? Aha, dobra, już pływam. Myślałem, że się coś zbugowało. Dobra, ale teraz... Halo, zbugowało się coś już. O kurna. O, fuck. Tam jest jeszcze właz, ale ja nie wiem, czy ten właz można otworzyć. Zobaczmy. Mamy właz. Dobra, włazu nie da się otwierać. Skrzynki tutaj też już nie ma. Dobra, spadamy. Jeszcze jest drugi tam. Wypłyńmy. Tu jest jeszcze jeden wrak. O, jest konsola. I to nie jest PlayStation. Mamy turbinę. Super. Dobra, idziemy dalej. Co to jest? To jest jakieś okropne. Ja nie lubię takie. Nawet nie lubię patrzeć na takie zwierzęta. Czy na takie, kurde, nie wiem, organizmy. Trzecia część, moi drodzy, silnika. Mamy trzecią z czterech części. Czy to oznacza, że my jesteśmy już prawie bliscy wygranej? Czy myśmy już tą grę przeszli? Myśmy tą grę już prawie ukończyli chyba, wiecie? Dobra, ja sobie przyjdę zaraz po to wszystko. Nie, tą deskę muszę wywalić.
Kurczę. Szczerze, to nie wiem dokładnie do czego to służy, ale może nam, może się dowiemy niebawem. Tutaj sobie musimy położyć. Druga część. Turbina. Lampka solarna. To nam się przyda. Tutaj mamy jeszcze jakieś coś takie. Dobra. Wiaderko. Już chyba nie wiem które. No i jedziemy. Musimy wrócić po te rzeczy. Gdzie? Tutaj? Tutaj mieliśmy nasze dzidy. Dzidy nam się zawsze przydadzą. No i tyle, moi drodzy. Tutaj mamy kamienie. Steka jeszcze mamy, także możemy wziąć. Desek nie weźmiemy na razie, to wrócimy po to później. Tak to wygląda. Kurczę. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, kończymy ten odcinek, bo tutaj jeszcze dużo przed nami, ale już dużo przedmiotów tutaj znaleźliśmy. Ciekawe to jest, ciekawe. No, powiem wam, że to będzie ciekawe. Nie wiem, czy coś można z tym zrobić tak naprawdę w tym momencie. To możecie napisać, albo może lepiej nie, żeby nie spoilerować. No nie wiem, w każdym razie ja wam dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się podoba oczywiście ta seria, łapka w górę na YouTubie, wbijajcie też na Twitch TV Bonkol, na dole macie linki i na Archiwum Live, czyli na mój drugi kanał YouTube. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, jak chcecie kupić taką grę, to na dole będzie link do G2A oraz Facebook. Cześć!